Witajcie, bracia i siostry. Mam na imię Roman. Tak, z Warszawy przyjechałem, ale nie jestem z Warszawy. Jestem z Grudziądza. Tam się urodziłem, tam chodziłem do szkoły. Ale chcę tu powiedzieć swoje świadectwo, bo szatan mnie targał po różnych miejscach. Po Polsce, po Europie. Wędrowałem, uciekałem, słyszałem o Bogu, chodziłem na lekcje religii, ale widząc swoje postępowanie, ja wstydziłem się zawołać do Boga. Byłem świadomy swojego grzechu, byłem świadomy swojego postępowania i chciałem się zaszyć jak najgłębiej. Chcę przeczytać na początku mojej wypowiedzi Psalm 113, bo bardzo mnie dotyka i w pewien sposób określa mnie, szczególnie werset 7. Chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione odtąd aż na wieki. Od wschodu słońca aż do jego zachodu niech imię Pana będzie pochwalone. Pan jest wywyższony ponad wszystkie narody, Jego chwała ponad niebiosa. Któż jak Pan, nasz Bóg, który mieszka na wysokości, który zniża się, aby patrzeć na to, co jest na niebie i na ziemi, podnosi nędzarza z prochu, z gnoju podnosi ubogiego, aby go posadzić z książętami swego ludu. On sprawia, że niepłodna staje się matką domu, ciesząca się dziećmi. Alleluja. Chcę tu oddać chwałę Bogu i powiedzieć swoją historię. Byłem sportowcem zapowiadającym się bardzo dobrze. Grałem w piłkę ręczną w drugiej lidze, w Grudziądzu, w Stomilu. Później się zdarzyło tak, że znalazłem się w Bydgoszczy. Nie poznałem tam Marka Tomczyńskiego, pastora, ale kiedy się spotkaliśmy na konferencji, gdy się nawróciłem i rozmawialiśmy o tym. Ja mieszkałem na seminaryjnej, chodziłem na studia Akademii Techniczno-Rolniczej, Wydział Chemia. Bóg był mi niepotrzebny, tak uważałem. Wszystko, co zawdzięczałem, zawdzięczałem sobie i się chełpiłem. I to jest prawda, że pycha idzie przed upadkiem. Upadek się zdarzy, bo na studiach zostałem ojcem. Dowiedziałem się o tym, się załamałem. Choć chciałem być dorosły, chciałem być ojcem, ale nie umiałem tego zrobić. Nie umiałem być ojcem. Ja nie dorosłem do tego, żeby być ojcem. Nie dorosłem do tego, żeby być mężem. Zniszczyłem żonie życie, swoim dzieciom. Po dziś dzień nie mam z nimi kontaktu, nie chcą mnie znać. Byłem brutalnym człowiekiem. Sport spowodował to, że dla mnie znaczyło najważniejsze zwycięstwo. To zwycięstwo doprowadzało do tego, że zawsze musiałem wygrać, zawsze musiałem zdobyć i wszystko mieć. I przyszedł taki moment, że doprowadziłem swoje życie do śmietnika. Nie chcę opisywać tego bólu, bo bym musiał dużo epitetów użyć. Sprawiałem ludziom ból. Co można powiedzieć o bólu? Jak go pokazać słowami? To jest bardzo trudne. Ale wiem, co zrobiłem swojej żonie, wiem, co zrobiłem swoim dzieciom. I wiem, co zrobiłem w życiu, które dostałem od Boga, w tchnieniu. Teraz jestem taki mądry, bo przeczytałem Biblię, przeczytałem ją kilka razy. Ale ta mądrość nie przyszła tak sobie. Ja wiedziałem o Bogu, ale powiedziałem, Boże, Ty sobie bądź, a moje życie niech się toczy. Ja chcę zdobywać, ja chcę być na pierwszym miejscu, ja chcę mieć wszystko. I w Warszawie, gdzie znalazłem się w 2004 roku, pracownik budowlany, gdy z budowy na budowę staczałem się coraz niżej, pracowałem coraz krócej i coraz więcej pijąc. Co miał mi dać alkohol? Co ja szukałem w alkoholu?
Co mi dawało otwieranie butelki? Za każdym razem myślałem, że będę szczęśliwszy. A przychodziło nieszczęście. Nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich moich bliskich. Nie wiem, ile łez wylała moja matka. Nie wiem, ile łez wylała moja żona. Nie wiem, jak mnie przeklinali moje dzieci. Ale wiem jedno. Ja sobie z tego nic nie robiłem. I doprowadziłem swoje życie do śmietnika. Gdy po raz kolejny straciłem pracę, gdy po raz kolejny wyrzucono mnie z budowy, gdy po raz kolejny straciłem mieszkanie, zamieszkałem w śmietniku za Biedronką. To był mój dom. 5 złotych to był dla mnie sukces, bo za 5 złotych mogłem kupić ćwiartkę denaturatu, rozrobiłem ją z wodą z hydrantu i moje życie było dla mnie szczęście, bo po tym alkoholu nie myślałem, zapominałem, przestawało serce boleć. W którymś momencie, gdy nie wiedziałem, co się dzieje, bo chciałem się zapić na śmierć, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, choć znałem takie symptomy jak omamy alkoholowe, przez jakiś krótki czas pracowałem w pogotowiu i różnych ludzi woziłem do różnych szpitali, czy też do zakładów psychiatrycznych, czy też na różne terapie. Usłyszałem głos wewnętrzny, który do mnie mówił, że moja śmierć i pragnienie śmierci jest czymś niedobrym. To jest tylko kolejna, następna śmierć. W którymś tam dniu, gdy żebrałem w Warszawie na Radzymińskiej pod Obi, odprowadzałem wózki, prosiłem o jałmużnę, o za odprowadzenie wózka, czy mogę wziąć pieniążek. Lub też starsza pani, która kupiła ziemię ogrodniczą, pomagałem jej załadować, uważałem, że robię dobre uczynki, że jestem dobrym człowiekiem, w dobrym miejscu, bo pomagam starszym ludziom. I za te pieniążki piłem denaturat. I uważam, że są to omamy alkoholowe, gdy we mnie zaczyna głos mówić, bo ja go nie słyszę uszami, ja go słyszę całym ciałem. I mówię, to są omamy alkoholowe, pewno już się zbliża mój koniec. Dopnę swego i umrę i będę miał święty spokój, przestanę się męczyć. Nie wołałem do Boga, ale Bóg wołał we mnie w środku, abym wyszedł. I na ten głos ja wyszedłem z tych kanałów ciepłowniczych, bo zrobiło się zimno i z tego śmietnika za Biedronką miałem niedaleko. Pod torami przechodziły 2 rury ciepłownicze i to był mój dom na zimę. Kanały w Warszawie. Nie jestem powstańcem, ale zamieszkałem w kanałach. Na drugi dzień z człowiekiem, z którym żebrałem, opowiadałem, że miałem jakieś omamy i głosy, a on mówi, przed chwilą poprosiłem przechodnia o chleb, bo byłem głodny, i żeby kupił mi coś do jedzenia. I ten człowiek kupił mi jedzenie, ale napisał kartkę o kościele. Ja mówię, pokaż tą kartkę, bo ja chyba sam już nie wiem, czy ja rozmawiałem z Bogiem. I przeczytałem, że jest takie coś w Warszawie jak kościół na ulicy. Ja nigdy nie byłem kościelny, jako nawet katolik. Chodziłem na jakieś msze, gdy musiałem, gdy był ślub, pogrzeb. Ale to mnie zaintrygowało. To, co się ze mną wydarzyło, przekonało mnie do tego, że jest Bóg. Że to nie jest opowieść, to nie jest kolejna lekcja religii, to było dla mnie czymś rzeczywistym. Każda moja cząstka ciała, każda komórka usłyszała ten głos i ten głos był tak przekonujący, że we mnie nastąpiła iskierka wiary. I poszedłem na kościół na ulicy. I usłyszałem człowieka, który mówił, że Bóg mu uratował życie. Jego świadectwo przekonało mnie całkowicie do wiary i do tego, co się zaczęło dziać ze mną. Padłem na kolana i zacząłem płakać,
bo przyszło do mnie objawienie mojego grzechu, mojej nieprawości, mojej nieuczciwości, mojego fałszu, mojej obłudy i mojej krzywdy, którą wyrządziłem ludziom. I zrozumiałem, co czuł Bóg na krzyżu. Choć mnie nie było na świecie. Poszedłem drugi raz na ten kościół na ulicy, bo już byłem przekonany i chciałem więcej. Poszedłem trzeci raz i tam zahaczyłem pastora i mówię, ja chcę poznać tego Boga, o którym ci ludzie wychodzą i o nim mówią. Bo ta prawda objawiona w Ewangelii przekonała mnie. I gdy poszedłem do pastora na tą rozmowę i pastor Paweł Bukała powiedział, jeśli tylko zechcesz, jutrzejszy dzień przyjdź trzeźwy i rozpoczniesz podróż z Jezusem. Byłem z takimi trzema osobnikami, razem żebraliśmy, razem zbieraliśmy i oni mieli jakiś złom i mówią, dzisiaj nam się powiodło, bo mamy prawie 2 kilo miedzi, o 7 sprzedamy, będziemy mogli pić dalej. Ale ja mówię, nie. To, co się ze mną stało, przekonało mnie do istnienia Boga. To, co przekonało mnie, że Jezus poszedł za moje grzechy na krzyż i zapłacił za nie, to mnie przekonuje do tego, że ja idę za Jezusem. Poszedłem na ośrodek Nowy Początek i zaczęła się moja przygoda z Jezusem. Dostałem Pismo Święte, zacząłem je studiować. Tam też się to odbywa, że codziennie rano studiuje się jakiś fragment Pisma, ale ja chciałem natychmiast odpowiedzi. Ja już chciałem natychmiast znać Słowo i całą treść. Przeczytałem raz Nowy Testament, przeczytałem drugi raz, a tu nic, nic się nie działo. Zacząłem wątpić, zacząłem się buntować, czemu to Słowo do mnie nie odpowiada i to Słowo do mnie nie mówi. I w pewnym momencie, gdy usiadłem, usłyszałem ten delikatny głos, który był we mnie wtedy, że moje życie zaczyna się z każdym jednym słowem przeczytanym. Także przestałem pragnąć, ale po prostu zacząłem czytać. Ochrzciłem się bardzo szybko, bo pragnąłem nowego życia. Teraz mam tu przy sobie nową Biblię, którą dostałem od mojego pastora, ale wtedy na chrzcie dostałem starą i dostałem dedykację. I na tą dedykację ja nie zwracałem uwagi. Gdy otworzyłem Biblię i zacząłem powoli czytać według wskazówek Jezusa, otworzyłem na dedykacji, której może raz przeczytałem i sobie nie zdawałem sprawy z niej. I ta dedykacja do mnie przemówiła. Jest to fragment z Ewangelii Jana, rozdział 15, werset 16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby owoc był trwały, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie Go w imię moje. Halleluja. Dziś w imię Jezusa, mówiąc to świadectwo, moim pragnieniem w moim sercu jest to, że ja uwierzyłem na Słowo. I proszę, w imię Jezusa Chrystusa, uwierzcie memu Słowu, bo Słowo dało mi życie. Jezus Chrystus niech was uwolni od wszelkiej nieprawości. A jeśli On uwolni, prawdziwie wolnymi będziecie. Amen.